Cześć, z tej strony Staszek, witajcie na kanale Metalurgia i dzisiaj, jak co roku, zgodnie z naszą tradycją, podsumujemy sobie płyty, które wyszły w 2021 roku. Jak pewnie wiele z Was zdaje sobie sprawę, nie był to w żaden sposób normalny rok, był wręcz przeciwnie, było dosyć dziwnie, dosyć specyficznie, czy to w sferze muzycznej, czy to też w sferze naszej personalnej. Dlatego też mam wrażenie, że nie tylko i w moim przypadku, ale wybory tych płyt, które mi się najbardziej podobały, będą bardzo mocno odzwierciedlały to, z czym musieliśmy się mierzyć w ciągu ostatniego roku. No więc, dzisiaj chciałbym pogadać z Wami o trochę większej ilości płyt niż to z reguły top 10, o którym zawsze mówimy. Dlatego, że wyszło mnóstwo fajnych wydawnictw, których bardzo bym żałował, że ich nie umieszczę w podsumowaniu, ale z drugiej strony wiedziałbym, że no nie zasługują powiedzmy na miejsce pośród moich najbardziej ulubionych, więc przejdziemy sobie przez nie w miarę szybko. Pierwszy taki shoutout to będzie Kaballach z płytą The Omen i jest to zaskakująco fajny, świeży occultic rock. Kolejną płytą, która mi się podobała, ale niekoniecznie dała radę, żeby wejść na samą górę, to jest Between the Buried and Me, Colors 2. Dużo się dzieje, ale w sposób, który powoduje faktycznie taki mały opad szczeny. Kolejną płytą, tu jestem odrobinę zaskoczony, ale cóż, no nie była najlepsza, ani pośród najlepszych, jest to kolejna solowa płyta Stevena Wilsona, The Future Boys. Jest to nowy, stary Wilson, Abba i Tangerine Dream w jednym, ale w dosyć fajny sposób skomponowane i generalnie no super sprawa, szkoda, że nie była lepsza. Kolejnym wydawnictwem, które chciałbym gdzieś tu podkreślić, to jest Rivers of Nihil z ich płytą The Work. Hippisowski death metal, bardzo ambitne nagranie, szkoda, że gdzieś ta produkcja nie zgrała się na tyle, żeby ta płyta brzmiała lepiej. Następnym wydawnictwem, które chcę wspomnieć, jest Turnstile Glow On. Wiem, że Michałowi byłoby bardzo przykro, gdybym go gdziekolwiek nie wspomniał, a na poważnie bardzo fajna, energiczna płyta, no po prostu nie zgrała się ze mną aż tak, jakbym chciał. Następnym wydawnictwem, i tu po raz kolejny jestem odrobinę rozdarty, no ale no trudno, to jest Harakiri for the Sky z ich płytą Mere. Jest to wciąż to samo Harakiri for the Sky, które bardzo lubię, ale w świetle innych wydawnictw, które wyszły w tym roku, no po prostu nie było na tyle dobre, żebym mógł o nim wspomnieć w top 10. Przedostatnia płyta, o której chcę wspomnieć, to jest Halloween, tytułowy Halloween i kurczę, no, tak naprawdę najbardziej jara mnie w tej płycie fakt to, że jest to chyba najlepiej udany reunion, jeśli chodzi o metal w ciągu ostatnich paru lat, z jakim się zetknąłem, płyta jest fajna, płyta ma mnóstwo takich momentów, gdzie człowiek chce wręcz skandować, no ale no wciąż nie jest to Halloween Skippersów, więc nie jestem w stanie uczciwie powiedzieć, że ta płyta mi się podobała bardziej niż te, które zaraz usłyszycie. I takim ostatnim moim wspomnieniem, shoutoutem będzie płyta zespołu Eternal Shroud, Trisagion. Jest to potężny, atmosferyczny, epicki, black metalowy moloch, który jest naprawdę warty posłuchania. Kończąc te shoutouty, przejdźmy do naszej pierwszej płyty z top 10. Tym razem w tym roku udało mi się je mniej więcej uszeregować gdzieś w kolejności. Oczywiście nie sugerujcie się nią za bardzo, dlatego że wszystkie te 10 płyt bardzo mi się podobało i faktycznie uważam je za najlepsze. Wydaje mi się, że jedyną taką płytą, która realnie mogłaby zasługiwać na miejsce, w którym je umieściłem, będzie to miejsce pierwsze, ale żeby utrzymać dziś tą konwencję, to po prostu przejdźmy od top 10 do 1. Pierwszą płytą, którą chcę wspomnieć, jest Swallow the Sun, Moonflowers. Jeśli miałbym nazwać jakąkolwiek płytę rokiem 2021 w pigułce, to byłby to właśnie najnowszy album Swallow the Sun. Smutek, marazm, depresja, pustka, wszystko to znajduje się na Moonflowers. Płyta jest wręcz katartycznym doświadczeniem, i tak istnieje takie słowo, sprawdziłem w słowniku, do etapu, w którym zastanawiam się, jak wielki ciężar wciąż nosi ze sobą Dziucha Ravio. Mam nadzieję, że wymawiam to dobrze. By daleko nie szukać, z jak personalnym albumem mamy do czynienia, to czerwone kółko, ten czerwony okrąg, który widzicie na okładce, został zrobiony właśnie przy użyciu jego krwi. Muzyczna jest to płyta, której na pewno nie można brać na raz. Pomiędzy ujmującym i czasem niemal ciążącym na słuchaczu wokalem Miko Kotomakiego, melancholijnymi, przetaczającymi się riffami, wszechobecną sekcją smyczkową i naprawdę świetnie zrobioną produkcją, trudno jest podjąć tą płytę na jedno przesłuchanie. Ja wiem, że jeszcze będę do niej nieraz wracać. Na 9. miejscu jest Black Country New Road for the first time. Bardzo się cieszę, że mogę umieścić tę płytę, dlatego że po raz pierwszy chyba będę miał
Nie po raz pierwszy, ale będę miał coś wspólnego prawdopodobnie z listą Michała, który oczywiście nie znam. Jak pierwszy raz przesłuchałem tej płyty, to bardzo mylnie stwierdziłem, że jest to Daughters, który w końcu mogę słuchać. Od tamtego czasu minęło już parę miesięcy, ja zdążyłem się z tą płytą zaprzyjaźnić i zrozumieć, że ta płyta jest no niemałym wyzwaniem. Wiele osób mówi, że ta płyta jest irytująca i doskonale rozumiem, skąd jest taki wniosek, aczkolwiek dla mnie ten aspekt, który ludzi irytuje, powoduje, że ta płyta jest no niesamowicie fascynująca. Rozdragany, roztelepany głos Isaaca Woodsa połączony z tym klezmerskim rocko jazzem z wpływami z praktycznie każdego możliwego gatunku, jaki da się upchnąć, tworzą naprawdę bardzo dziwną, ale też bardzo ciekawą mieszankę. Mam wrażenie, że za rok, dwa, prawdopodobnie cofając się do tego podsumowania, stwierdzę, że co ja w ogóle sobie myślałem, umieszczając tę płytę, ale jak na razie słuchając jej, no po prostu mam ogromną radochę i no nic, to tylko i wyłącznie udowadnia, że 2021 to naprawdę jest dziwny rok. It's a great wide gulf between intentions and what ground met me. I check my phone, make the sound. Ósmą płytą, o którą chcę wspomnieć, jest Diecata Folk Vadak. Węgierski solowy projekt prog, black, awangarda metalowy z jeszcze większą ilością prog rocka. Wiem, jak to brzmi, ale jest to naprawdę bardzo dobre. Tamás Kati do dziś prawdopodobnie jest jednym z najmniej docenianych producentów i muzyków w świecie metalowym, a na tej płycie pokazuje chyba najwięcej na przestrzeni całej swojej kariery. Łatwiej w sumie de facto byłoby mi chyba wymienić, czego nie znajdziesz na tej płycie. Z jednej strony thrash metal przekładany kosmicznymi klawiszami w utworze, który widzicie tu na ekranie, bo nie ma absolutnie żadnej szansy, żebym go wymówił. Z innej strony fortepianowa ballada z zacięciem ambientowym na utworze Zuzmara, a gdzieś po środku folkowo-progowy, niemal taneczny Piros Sarga. Black metal jest oczywiście obecny, ale przy takim natłoku inspiracji i pomysłów przestaje grać pierwsze skrzypce. Tak jak w przypadku Swallow the Sun, nie jest to płyta na jedno podejście, ale jestem pewien, że kolejne odsłuchania dadzą wam całkiem sporo radochy i będziecie mogli ciągle odkrywać nowe rzeczy na tym wydawnictwie. Przechodząc do numeru 7, Amenra The Dorn. Wspominałem o tej płycie w trakcie jednego z naszych miesięcznych podsumowań i od tamtego czasu jestem w niej chyba jeszcze bardziej zakochany niż wcześniej. Nie ma nic bardziej zajebistego niż to, kiedy kapela próbuje chociaż trochę odejść od tego, co my rozumiemy jako ich sygnaturowe brzmienie i szczególnie wtedy, kiedy mi się to udaje. Amenra zrobiła to na The Dorn i zrobiła to idealnie. Nie wiem dokładnie, jaka mogła być motywacja, czy chęć pozyskania nowych fanów, czy też jakiś wewnętrzny imperatyw zmiany, ale efekt jest naprawdę bardzo fajny. Na sam start cała płyta jest w języku flamandzkim, co dla mnie czyni ją prawie że niedostępną, tajemniczą. Nie jestem w stanie tak za bardzo wgryźć się w tę warstwę liryczną, która dla Amenry była zawsze bardzo ważna. Parując to z melancholijnym, przytłaczającym brzmieniem, słuchając tego wydawnictwa czuję się, jakbym faktycznie wkraczał w nieznane. Położenie większego nacisku na czyste wokale jest idealnym pomysłem. Jak zawsze lubiłem ich brzmienie, te masywne, wręcz nieprzerwane ściany dźwięku, to zawsze brakowało mi jakiejś przestrzeni, jakiegoś takiego miejsca do oddychania. Każde doświadczenie z którymkolwiek mas było niemalże klaustrofobiczne. Tutaj dzięki bardzo rozciągniętemu budowaniu napięcia, gościnnym występom m.in. Karo Tanga z Offbreaker oraz dodatków wspomnianych czystych wokali, czuję się o wiele bardziej swobodnie słuchając tej płyty, co w efekcie pozwala mi docenić te elementy, które stanowią Amenrę. Podsumowując, wciąż Amenra, ale bardziej przystępna, przestrzenna i swobodna. Numer 6, Eternity's End, Embers at War. Z miejsca mówiąc, Eternity's End z najnowszym albumem Embers at War mogą w tym momencie być nazywani najlepszym power metalowym projektem na świecie, co jest o tyle szokujące, biorąc pod uwagę, że to jest jeden z jakby side jobów Christina Münzera z Obscury. Embers at War ma wszystko to, czego bym chciał od dobrego albumu power metalowego. Charyzmatyczny, wchodzący czasem nieco w ten cringe'owy rejon falsetu wokal, przyspieszający tętno riffy i solówki, gatling podłączony pod perkusji oraz kompozycje tak wzniosłe i spektakularne, że czujecie, jakby ćwieki faktycznie same wyrastały wam ze skóry. Co naprawdę sprzedaje te płyty, to jak technicznie
doskonały jest ten zespół, jak perfekcyjnie, że tak powiem, operują tymi swoimi instrumentami, do tego stopnia, że gitary na tej płycie mam wrażenie, że zawstydziłyby niejednego fana, nie wiem, Dragon Force czy Blind Guardian. Jedyny realny zgrzyt tak naprawdę to jest wspomniany przeze mnie wokal, ze względu na to, że w wyższych partiach Yuri Sanson brzmi trochę płasko, co raczej bym zrzucał na kwestię produkcji, ale to nie jest aż tak dużo, ponieważ reszta pokrywa, powiedzmy, gdzieś to uchybienie na tyle, żeby ta płyta wciąż chodziła, wciąż chciało się ją słuchać i była wciąż taka fajna i energiczna. Generalnie no płyta to po prostu jest mega radocha w słuchaniu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem do czynienia z projektem power metalowym, który nie był Avantasią, którego nową płytę bym tak często i tak chętnie słuchał. Przechodzimy do drugiej połowy, do naszej top 5 i otwierają Stormkeep Tales of Other Time. Jest to kolejny debiut w topce i tym razem jest to amerykański black metalowy hordes Stormkeep. Nie jest to typowy amerykański black metal spod znaku swetra i długich spacerów, a raczej black metal pełen zamków, czarodziejów, mieczy i magii. Do teraz w sumie nie rozgryzłem, czy to w 100% mi się podoba, czy jest tam jakiś pierwiastek rozbawienia, który gdzieś został mi sprzedany ze względu na to, jak ten projekt brzmi, bo no nie mogę inaczej jak z uśmiechem reagować na te instrumentalne midi-like elementy orkiestrowe, ale kiedy już wchodzą gitary i wokale, robi się na poważnie bardzo fajnie. Jest bardzo szybko, jest wzniośle, kompozycje są epickie, są spektakularne, ta muzyka jest taka faktycznie, że no, tak jak wspomniałem, magia, płaszcz, zamki i czarodzieje. I jak na Mariasz, Balsagot, Windir, Borknagar, Dimmu Borgir i cholera wie kogo jeszcze, udało się Stormkeep z tego wyjść bardzo obronną ręką, przekazując nam bardzo fajny, świeży, rześki i wciągający materiał. Numer 4. Every Time I Die, Radical. O ja pierdolę. To były mniej więcej moje pierwsze słowa, jak posłuchałem tej płyty. No, dosłownie wybiła mnie z butów. Jest to 9. krążek amerykańskiej grupy, a zarazem pierwszy, z którym miałem styczność. I no muszę przyznać, ta płyta to jest coś zupełnie innego. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz słuchałem czegoś wypełnionego tak ogromną, nieokrzesaną i niepowstrzymaną agresją. Riffy są konkretne, wokal jest dosłownie wyrywający serce, jak nie wręcz agonalnymi screamami, niesamowicie charyzmatycznymi, czystymi partiami. Ta płyta wręcz zachęca, żeby chwycić coś, rzucić coś o ścianę, żeby wyjść, nie wiem, krzyczeć, protestować. Mimo tych wszystkich bardzo skrajnych emocji, które wyzwają z tego krążka, to nie umyje jej warstwie muzycznej. Nie znajdziemy tam niesamowicie skomplikowanych kompozycji, ale są wciąż one bardzo interesujące i angażujące słuchacza. Nie wiem, czy w tym roku słyszałem płytę z bardziej wyrazistymi, lepiej wyprodukowanymi gitarami. Podsumowując, generalnie jest to po prostu ciężkie, mocne granie, które faktycznie wbija w fotel i jeśli kiedykolwiek szukaliście płyty, która pozwoli wam znaleźć jakieś ujście dla jakiejś wewnętrznej agresji, to wydaje mi się, że Radical od Every Time I Die to jest idealny pomysł. Jesteśmy, znajdujemy się top 3. I oczywiście wiadomo, nie byłbym sobą, gdyby nie znalazło się tu trochę senegalskiego popu, no ale tak już przechodząc z żartu na poważnie, mówimy oczywiście o Ali, Love, Music and Dance. To jest jedyna epka w moim podsumowaniu i kurczę, no co to za fajna epka. Ali to jest japoński kolektyw muzyczny grający hip-hop / funk z połączeniem z popem, z mocnymi wpływami jazzu, gdzieś tam wpływami nawet bluesowymi. I zyskali ogromną popularność przez utwory do takich serii animowanych jak Beastars czy Jujutsu Kaisen. Zespół generalnie miał drobne problemy w 2021 roku ze względu na to, że ich perkusista stwierdził, że defraudacja pieniędzy to jest świetny pomysł. Ale na szczęście wrócili. Płytę wydali wcześniej, ale zniknęli na parę miesięcy ze Spotify'a, co było dla mnie bardzo przykre, bo nie mogłem przede wszystkim się dzielić tą muzyką z innymi i sami ich też słuchać, ale na szczęście parę miesięcy temu wrócili i możemy po raz kolejny, że tak powiem, doświadczać ich muzyki, szczególnie właśnie tej epki, o której chcę wspomnieć. Zespół zaprosił wielu wykonawców do współpracy, tak jak wspomniane kiedyś przeze mnie na kanale japoński kolektyw rapowy Dos Monos,
J-Rex, Alonzo czy Kazuo. Efektem tej współpracy oraz tej przedziwnej mieszanki gatunkowej, którą Ali tworzy od lat, jest miłość, muzyka i taniec, tak jak tytuł stanowi. Za każdym razem, jak słucham tego wydawnictwa, nie mogę się powstrzymać czy to od kiwania głową, czy to od jakiegoś absolutnie nieporadnego gibania się w fotelu, udając, że umiem coś tańczyć. Nie mogę wyjść z podziwu, jak Japończycy są w stanie zręcznie lawirować między tak wieloma gatunkami, nie robić z tego niesłuchalnego miszmaszu, a de facto każdy kawałek jest banger za bangerem, który wręcz podrywa do tańczenia. Zdecydowanie najbardziej radosna, chwytliwa i przyjemna dla mnie płyta w tym roku. Days are coming soon, yeah. Try the best to keep it cool and no mild weather. Hey. I przechodząc z tego etapu, powiedzmy, przyjemnego, radosnego, na drugim miejscu Panopticon 3. And Again Into the Light. Z Piotrem recenzowaliśmy tę płytę i mam wrażenie, że tam całkiem nieźle przedstawiłem swoją sprawę w kontekście tego, dlaczego ta płyta mi się podoba, więc teraz pozwolę uderzyć sobie troszeczkę inaczej, trochę bardziej osobiście. 2021 rok ssał. Bez kitu, absolutnie. Jeden z najgorszych roków, jakie mi się osobiście przydarzył i dopiero gdzieś na jego koniec udało mi się, powiedzmy, gdzieś naprostować to i owo i myśleć o tym, że kolejny rok, który nas czeka, będzie lepszy. Jak z reguły średnio wierzę w to, że muzyka ma to jakiś magiczny środek na depresję, nie uniknę faktu tego, że ten album faktycznie wyszedł w idealnym dla mnie momencie i towarzyszył mi przez ten okres i pozwalał na trochę więcej retrospekcji. And Again Into the Light to 9. album solowego projektu Astina Luna i ze wszystkich wydawnictw prawdopodobnie najbardziej personalny, gdyż opowiada o podróży w stronę światła, stanowiąc swoiste muzyczne studium depresji. Mam wrażenie, że fakt tego, jak osobisty był ten album, odbił się na tym, jak został on dopieszczony. Tak wiem, produkcja brzmi mocno średnio czasami, szczególnie na serwisach streamingowych, ale zmienia to fakt, że każdy instrument został nagrany z właściwą pieczołowitością. Muzycznie album to faktycznie podróż w stronę światła. Od ciężkich, masywnych brzmień niemal w stylu Suffocation, aż do postrokowych kompozycji a la Mono czy God is an Astronaut. Płyta jest emocjonalna, bardzo rezonuje ze słuchaczem, zabiera go w rzeczoną podróż, nagradzając go po drodze niesamowitą muzyką, a pod koniec daje coś, co ja bym sam określił jako, nie wiem, nadzieję. To chyba jest najlepsze słowo, jakie umiem znaleźć. Wiem, że to, co teraz mówię, ten opis może brzmieć troszeczkę pretensjonalnie, ale jak mówiłem, jest to dla mnie najbardziej osobista płyta tego roku. No i teraz przechodzimy do pierwszego miejsca. Werble. Black Soul Horde, Horse from the Void. Jest i ona. Najlepsza, najfajniejsza, najbardziej kozacka. Wspomniałem o tej płycie w podsumowaniu listopadowym, ale nie sądziłem wtedy, że faktycznie uznam ją za najlepszą. Ale godziny słuchania wydawnictw różnych, retrospekcja i jakieś przemyślenia doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym Horse from the Void jest moją ulubioną płytą z tego roku. Grecki zespół absolutnie zawojował mój odtwarzacz i zostanie w nim na bardzo, bardzo, bardzo długo. Horrors from the Void jest wszystkim, co uwielbiam w tego typu muzyce. Prześne, chwytliwe, zapadające w pamięć melodie, charyzmatyczny, wszechstronny wokal, niesamowita atmosfera, kunszt muzyczny i świetna produkcja. Black Soul Horde nagrało płytę, od której dosłownie nie mogę się uwolnić. Ta płyta ma wszystko. Szybkie, agresywne kawałki, takie jak Opener Beneath the Mountains of Madness, czy blakowo-trashowo, powerowe molochy, takie jak Blinding Void, czy nawet bardziej skręcające w dum utwory typu Lair of the Wolf albo Malediction of the Dead. Na tej płycie dosłownie dzieje się masa rzeczy i żadna z nich nie nudzi choćby przez chwilę. Nie ma ani jednego kawałka, który bym chciał skipnąć, w którym stwierdził, dobra, no przesłuchałem tę płytę 5000 razy, ten kawałek akurat mnie trochę nudzi, więc go sobie pominę. Nie ma absolutnie takiej możliwości, każdy kawałek chce posłuchać od początku do końca. Zespół swoje inspiracje nosi jak odzież wierzchnią, ale nie czuję ani przez chwilę, żeby sprzedawali to bardzo tanio. Horrors from the Void daje mi nieskrępowaną niczym radochę ze słuchania, a w tych czasach jest to coś, co nie przychodzi mi za bardzo z łatwością. Mam więc ogromną nadzieję, że wy też po przesłuchaniu tej topki i gdzieś tam rzucaniu uchem na tę płytę odnajdziecie to, co ja w niej odnalazłem.
No więc jesteśmy tutaj. 2021 rok się skończył, albo się kończył, w zależności od tego, kiedy ten materiał wyjdzie. Ja starałem się trochę bardziej uaktywnić na kanale. Były różne rzeczy, które się działy pomiędzy, które mi nie pozwalały, ale mam nadzieję, że teraz faktycznie 2022 rok będzie dla mnie bardziej przyjazny i będę mógł się z wami częściej widywać po tej stronie, powiedzmy, kamery. Bardzo się cieszę, że mogłem z wami, że tak powiem, porozmawiać na temat tych płyt, które mi się najbardziej podobały i może komuś jakaś podpadnie, może ktoś jakiejś jeszcze nie znał i będzie chciał jej przesłuchać. Jeżeli macie jakieś refleksje na ten temat, to zapraszam was do komentarzy. I oczywiście, jak zawsze, bardzo dziękuję naszym patronom, których możecie zobaczyć prawdopodobnie gdzieś tutaj, za wsparcie i jeżeli też chcesz wspierać naszą pracę i pozwolić nam, powiedzmy, dalej funkcjonować na tym nieco wyższym, na tym nieco lepszym poziomie i pozwolić nam starać się, żeby te nasze materiały były coraz lepsze, to link znajdziesz w opisie. Ja wam życzę jak najbardziej udanego i jak najmniej smutnego 2022 roku i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo.